mam tak samo jak ty. Miasto moje oni im najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze mi zostawiłem tam. Teraz się wychodzi do nauczycieli, do dyrektorów, do młodzieży i się śpiewa. Ja się zawsze odgrażałem, że zatańczę, ale po tym występie w ogóle nie mam mowy. Zapominajmy o tańczeniu. To po pierwsze. Po drugie, to było fantastyczne. Naprawdę bardzo wam dziękuję. To było tak jak Wrocław. To było eleganckie i nowoczesne, to było zadziorne. To było fantastycznie oryginalne, klasyczne, piękne, fantastyczne, takie jak będzie to miasto, jak wreszcie przejmiecie w nim władzę. Te fantastyczne dziewczynki na koniec roztrzaskały te skrzypce o podłogę, ale pomyślałem sobie, że będzie musieli je wszystkie odkupić, a sytuacja nie jest najlepsza. Panie dyrektorze, buduje, a nie... Poproszę o ten mikrofon, panie dyrektorze, bo radę jest stereo jednak. Dobra, a teraz poważnie. Drodzy państwo,
zrobiliśmy we wrocławskiej edukacji i w mieście fantastyczną rzecz. To, że Wrocław zawsze był europejską stolicą kultury i to, że będzie nią na zawsze, to wszyscy doskonale wiedzieliśmy. Ale ten rok był naprawdę fantastycznie wybitny, był inny, był nietuzinkowy. Powiem ze swojego edukacyjnego podwórka, to dzięki wam, dzięki dyrektorom szkół, dzięki nauczycielom, którzy podjęli wyzwanie. Domy kultury zrobiły fantastyczną robotę i tak się cieszę, że was Biza nie diagnozuje, bo ten występ pokazał, że byliście najlepsi, więc zaraz by was zlikwidowali. Naprawdę rewelacja. Tak wam dziękuję. Kto by pomyślał, jak kilka lat temu, jak staraliśmy się o ten tytuł, przyszły do mnie dwie nie całkiem normalne, a już na pewno lekko szalone kobiety, czyli Kaśka Zawadzka i Dorota Felix. I wymyśliliśmy projekt Młodzi Obywatele Kultury. Wtedy jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że będziemy europejską stolicą kultury. To się potoczyło fantastycznie. To się wam, dziewczyny, wymknęło z rąk. Naprawdę bardzo wam za to dziękuję. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz mi się wtrącisz, to naprawdę cię zdegraduję. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie dyrektorzy szkół, gdyby nie nauczyciele, instruktorzy. Bardzo państwu dziękuję. No i teraz jak mam nie przerwać, panie dyrektorze? Ja naprawdę już tylko będę czytać. Szanowni państwo, pozwólcie, że w obecności występujących i państwa na początek, bo takich rozdań i zaproszeń na scenę będzie dzisiaj pięć. Będzie pięć wejść państwa na tę scenę i będzie równie gęsto jak teraz przy występujących. Na początek serdecznie zapraszam pana dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście Krzysztofa Słupianka.